Witajcie kochani serdecznie już w 10. odcinku z serii Cities Skylines 2, w którym będziemy budowali miasto marzeń, a właściwie cały czas budujemy to miasto marzeń. Moi drodzy, na pewno ostatnio, jak widzieliście, oglądaliście, robiliśmy tutaj to luksusowe osiedle, ale dotarła do mnie taka jedna niestety rzecz, o której po prostu zapomniałem i Często po prostu się łapię na tym, że robię coś, będąc przekonanym, że ta opcja przecież jest możliwa. Bo było tak przecież w jedynce. Okazuje się, że w dwójce znów tego nie mamy. Stworzyliśmy dzielnicę. Chciałem zrobić tutaj po prostu dzielnicę z wyższymi podatkami, no ale przecież nie mamy czegoś takiego, co było dostępne w jedynce, że dla danej dzielnicy można by te podatki dać wyższe. No, szkoda, powiem szczerze, czuję się troszkę znowu rozczarowany i cały czas, moi drodzy, czegoś mi niestety w tym Cities brakuje. Czegoś, co było w jedynce, co jest oczywiste, że powinno być, no ale niestety tego nie ma. Także no, zrobię te osiedle zamknięte. Może wartość ziemi wpłynie na to, że ludzie będą chętniej płacili, ale no nie ukrywajmy, że w tym momencie jakby nie chce mi się robić tutaj tych plaż, o których mówiłem w poprzednim odcinku, bo chciałem to ładnie wszystko wyrzeźbić, ale zwyczajnie mi się po prostu nie chce, bo jakby to się nie zwróci. Zobaczcie, zrobiłem ekskluzywną dzielnicę, gdzie ci ludzie mają tutaj wszystko, łącznie z kortem tenisowym, ze szkołą w pobliżu. I całe to osiedle tak naprawdę, można powiedzieć, jak krew w piach, mówiąc jednym tekstem z filmu, także tutaj zróbmy może pauzę. Także szkoda, moi drodzy, ja naprawdę nie chcę... O, nie to miał być. I widzicie, nie można na przykład cofnąć, nie? Ale dobra, poradzimy sobie inaczej. Także nie chcę tutaj naprawdę narzekać, marudzić, ale no, czuję się po prostu w takich sytuacjach dość mocno rozczarowany tym, że proste rzeczy po prostu w tym Cities, które być myślę, że powinny, a ich po prostu nie ma. Nie wiem, jak tą drogę tutaj jakoś ładnie wyrzeźbić. Może kawałek dalej z tym podjedziemy, zobaczymy. Także przykro, smuteczek, moi drodzy, smuteczek, nie ukrywam. O, teraz będzie ładnie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie troszkę smuteczek, bo mam wiele planów na rozbudowę miasta, ale cały czas się łapię, że przecież tej opcji nie ma, że to jest City Skylines 2. Cóż, może od razu, wiecie co, zastanowię się, czy tutaj też nie zrobić od razu drogi, jak już zrobiliśmy pauzę, czy od razu nie zrobić po prostu dwupasmowej drogi, także no może poburzymy już te różne rzeczy i jakoś zrobimy to konkretnie i ładnie. Chociaż tak jak mówię, mi tu tylu rzeczy brakuje w tym Cities. Tylu rzeczy, które bym chętnie zrobił, a niestety nie mogę. Możecie oczywiście dzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Myślę, że twórcy gry, moim tutaj skromnym zdaniem, pospieszyli się z wydaniem tej gry. Zdecydowanie się pospieszyli, to po ładnych parę miesięcy. Bo nie tak. Nie tak to powinno wszystko wyglądać. No dobra, od drugiej strony może będziemy musieli. No ale dobrze, no, radźmy sobie z tym, co mamy. Bo jeśli... No i znowu jakiś tam mały lak, no widzicie. No tak, tak, to już o tym, to już nie chcę nawet wspominać. O. Coś mu tu nie pasuje, niestety. Się udało, tylko no i tu mi tego narzędzia brakuje, które by mi pomogło na przykład, wiecie, ten most dziwny po prostu położyć na ziemi. Nie wiem, dlaczego on nie chce tego normalnie zrobić, ale może to wynika, słuchajcie, z jakiegoś ustawienia jeszcze, którego nie odkryłem. Nie można wszystkiego też na Cities zwalać, ale jak sami widzicie, no
Jak sami widzicie, no nie jest to dopracowane niestety. Kompletnie nie jest. A szkoda, bo bardzo bym chciał coś sobie... Tylko most możemy zrobić. No dobra, no jak się uparli z mostem, to nie będziemy tutaj, jak to się mówi, kopać się z koniem. Prawda, moi drodzy? My się z koniem nie będziemy kopać i zrobimy to po prostu inaczej. Tutaj to połączenie miałem jeszcze zrobić. Aha, bo ja je zrobiłem tutaj. Dobrze, to jest tutaj połączone. I to tutaj jest rądko. Nie wiem, czy jest sens jeszcze raz tutaj robić łączenie. Myślę, że i tak tutaj jest już wyjazd, więc... Więc myślę, że nie ma potrzeby tego łączyć w inny sposób. No i znowuż, widzicie? Znowuż ten sam problem, który, nie ukrywam, bardzo mocno mnie denerwuje. Nie wiem, czy tu można coś... bym tak wszystko powyłączał. Też to nic nie zmienia. Zobaczmy w ogóle, co to są za opcje budowy dróg, bo im się jakoś nie przyglądałem. Tryb równoległy. Zwiększa kompensację, cokolwiek tutaj to... A, że dwie drogi obok siebie, dobra, to tego nie chcemy. No i widzicie, tak jakby no, brakuje cały czas tutaj pewnych rzeczy. Zaplanowałem sobie rondo i jakby nic z tego ronda za wiele nie wyjdzie, nie? Gdzie też nie widać, nie oszukujmy się, moi drodzy. Kompletnie nie widać tych różnic terenów, tak? Bo w jedynce to było jakoś dobrze zauważalne. A tutaj tego aż tak nie widać. Że trochę podnieść ten teren. No nie wiem, nie wiem nawet, jaka to jest różnica terenu, ale dobra, okej. Okay. Teraz widzę, że przy rondzie jest troszkę podniesienia i że to trzeba teraz wygładzić i będzie git. O, to tak będzie dobrze. Chociaż teraz ta droga trochę nisko nam tutaj weszła. To rondo samo w sobie też nam nisko weszło. Niby coś tutaj się gładzi. Chyba nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, moi drodzy. A może być sobie, słuchajcie, ta droga tak trochę niżej. Też nic się nie dzieje, to też zawsze jakiś... I tutaj oczywiście znów bym się powtórzył, że mu wita mi brakuje. No i znowu nam się to zrobiło. Nie tak, jakbym chciał. Strasznie ciężko mi, powiem wam szczerze, tak nie być wkurzonym na to Cities. Coraz bardziej wkurzonym. I coraz ciężej mi tutaj jakieś pozytywy w tym Cities odnajdywać, jeżeli właśnie takie tutaj jakieś sytuacje się dzieją. To nie ukrywam, że sprawia mi to jakiś tam problem, moi drodzy. Dobra, na razie to zostawmy. A, czyli mimo wzniesienia jednak nam się skrzyżowanie zrobiło. No okej. Okay. Okej, dobra, mamy sobie ten port. Co tutaj mieliśmy? O, to w ogóle, ale teraz się zrobiło. Nie, no moi drodzy, no. Chociaż z drugiej strony może takie boisko być, słuchajcie. Tylko jakby dało się jeszcze tutaj jakoś fajnie rozbudować te
Niech sobie będzie takie boisko śmieszne. Może trochę coś wygładzimy. Dobra. Chociaż te piaskowe tereny chciałbym na pewno jakoś jeszcze wyrównać, ale będę się tym na pewno bawił. Dobra, play mogę nacisnąć, bo tu nic chyba nie popsułem. No ta część jeszcze mi tu została jak najbardziej do zrobienia. Mówię, bardzo, bardzo chciałem jakieś mega prestiżowe tutaj robić domki, zamknięte osiedle, zakaz ruchu ciężarowego, więc handlu tutaj nie doświadczymy. Po prostu same domki, a handel już przeniesiemy jakby poza teren. Nie wiem, czy coś można im tu dać. Tutaj mamy te atrakcje, ale je chciałem... Właśnie, w sumie może jedną z atrakcji, moi drodzy, możemy koło portu dać. 3 miliony 200 za posąg. 3 miliony 200 za widoki, a 800 tysięcy za park rozrywki. No, patrząc na to, że tutaj na pewno... Ja myślę, że mógłby być ten park rozrywki wodny, ale ja bym go dał przy tej drodze, żeby oczywiście ludzie z tego ekskluzywnego osiedla mogli tutaj dojeżdżać. Postoje taksówek podobno są, ale jakoś ich tu chyba nie widać, więc dajmy z 3, 4 albo z 5. Oczywiście przystanek autobusowy będzie trzeba zrobić, moi drodzy. Jak najbardziej tak. Jeden tu, może drugi nawet tu. Już to przy parku rozrywki też jakiś walniemy przystanek. Jeśli tutaj chcemy tym ludziom też jakoś fajnie zrobić, to jak wymagana droga, a co to jest jak nie droga? Dobra. Okej. I co jeszcze? Myślę, że tak, no tak blisko tu bym nie robił może przystanków, ale tu zrobimy jeszcze przy tym osiedlu, żeby sobie również mogli. No. Tu przy osiedlu i tu też zrobimy, aczkolwiek trzeba to jakoś jeszcze połączyć, myślę to. A nie, wyjazd do osiedla mają, to nie trzeba tu łączyć. Okej, dobrze jest. Zostawmy na razie. Bardziej równaniem terenu bym się zajął. Tu jeszcze, skoro mamy strefę rekreacji, nie wiem, czy jakieś boisko, basen miejski. Ale skoro jedno wybudowaliśmy, co jest w sumie związane z basenem, to nie wiem, czy jest sens. Może po prostu naprzeciwko tego damy park, a tutaj damy też jakiś fajny parking, ale nie wiem, czy aż taki wielki. Wielki to może tutaj dajmy przy tym, a tutaj dajmy taki... W sumie może być taki większy, bo i tak mamy trochę miejsca. No i właśnie, znowu nam się teren, kurczę, psuje. No tak, no mamy takie tutaj spady, to i oczywiście, że się teren psuje. Chciałbym to jakoś, moi drodzy, tutaj... To tu trzeba troszkę tak ubrać. Ale te lagi są niemiłosierne, naprawdę. Powiem wam, że są niemiłosierne te lagi. Straszne, okropne. Wkurzające. Może inaczej zrobimy. Dodamy tutaj więcej. Po to, żeby wygładzić. Zobaczymy, jak nam wyjdzie zaraz to gładzenie. Kurczę, ale nie da się aż tego terenu robić. Tak laguje.
Wiem, że może komputer nie mam jakiś, kurczę, najmocniejszy sprzęt, który istnieje, no ale bez przesady, no. Lagowanie jest troszeczkę irytujące. No, optymalizacja gry naprawdę wiele do życzenia zostawia. Teraz to trochę jeszcze bardziej popsułem, bym powiedział, dodając. No nie da się, jak widać, wszystkiego tutaj zrobić perfekcyjnie. Że dlatego, że ta droga też tu idzie niżej, no ale no nie mamy Movita, więc nic nie zrobimy. Na razie niech sobie tam idzie. Powiedzmy, że przymknę na to oko i nie będę, chociaż jeszcze gorzej to wygląda niż zanim zacząłem to robić. Ale powiedzmy, tak jak mówię, przymknę na to oko, udam, że nie widzę. Na razie przynajmniej, na chwilę. Jak tam port towarowy? Moi drodzy. Go nie zbudowałem. I autostrada rozcięta, widzicie? Wtopa z poprzedniego odcinka. Dlatego ludzie jeżdżą gdzieś indziej. Bo ja to miałem robić w tym odcinku i... wcisnąłem play. Zamiast po prostu to... zacząć robić. Okej, dobrze, moi drodzy, więc tak, tu jest do przerobienia taka rzecz. Ten zjazd musi być oczywiście na 2, wjazd też musi być na 2. No tutaj jakby nic nie nam to nie da. Dobra, to pauza, moi drodzy, pauza, bo tutaj autostrada, jak widzicie, mamy dwupasmową, a trzeba zrobić czteropasmową. Myślę, że to już jest moment na zrobienie tego portu towarowego. To jest niby trzypasmowa, ale ma być czwórka, moi drodzy, ma być czwórka, czyli poniekąd będę musiał tutaj też przerobić tą część dosyć konkretnie. I teraz tak, zobaczmy. Może dotąd. Stąd tu. Dobra, to się najwyżej przerobi. Jedno oczko. Kurczę, no. Zobaczymy, jak mi z tym portem wyjdzie towarowym. Chociaż naprawdę bardzo bym chciał to jakoś, wiecie, fajnie zrobić, ale no, zaczynam wątpić. Zaczynam naprawdę wątpić w to. Robimy to najpierw tak, moi drodzy, żeby to jakoś tam sobie ukształtować. A później oczywiście będziemy to łączyli. Znaczy nie później, bo właśnie w tym konkretnym momencie to zrobimy. Teraz. Zobaczcie. Ja lubię, bardzo lubię, jak te autostrady praktycznie idealnie do siebie, wiecie, przylegają, jak to jakoś, o, nie bez takich tu dziwnych jakichś sytuacji, więc bardzo lubię, jak to naprawdę fajnie przylega, ale jak widać, no tu bez Movita nie jesteśmy w stanie tego po prostu zrobić, chociażbyśmy, nie wiem, jak bardzo chcieli, to bez Movita, moi drodzy, tego tu nie zrobimy. I teraz tak, trzy pasy idą górą. No, według mnie mogą sobie te trzy pasy górą iść. No bo jeden i tak nam zjeżdża. Wiecie, bo tu znowu coś jest nieryn. Dobra, także trzy pasy mogą iść górą, bo dwa nam zjeżdżają i samo dwa mogą tutaj wyjeżdżać. O, znowu po przebudowie się coś przestawiło. Uwielbiam to po prostu, jak się przestawia. Uwielbiam, nie ma co. Także tu znowu powinny być już dalej cztery pasy. Co tu już powinny być?
kierunek zmienił. Zobaczcie, jak to się nagle kopie, nie? Wystarczy, tylko poszerzam o jeden pas i nagle cały most, który był całkiem fajny, robi się jakiś dziwny, krzywy. No to jest kolejna, no, totalna porażka twórców gry. Może to znak, że trzeba porządny most zbudować. Chciałbym jakoś, żeby to już ładnie tutaj wyglądało, no ale nie będę przecież, słuchajcie, wszystkiego totalnie przebudowywał przez to, że chcę jeden pas dodać. No wiecie, jest to troszkę tak, jak dla mnie, no to niezbyt, nie? Zobaczcie, tu już się nagle coś, jakaś krzywizna pojawiła tylko przez to, że dodaję pasy. W sumie jeden pas, no bo z trzypasmowej autostrady robię czteropasmową. To już jest chyba czteropasmowa. Dobra, play. Zobaczmy, co to się tutaj teraz będzie działo. Budujemy ten port towarowy. Na razie zostawmy tą część tam, że tak powiem, luksusową. No można tu jeszcze szybko domków parę dodać, żeby się nam ludziska wprowadzali. Praktycznie według zamysłu wszędzie mają być domki. Żadnego handlu, nic innego, tylko coś tam dostaliśmy, jakiś gadżet, który zaraz sprawdzimy. Oczywiście, ale tutaj szybko jeszcze chcę im dobudować domków na tą dzielnicę, żeby nam się wprowadzali, bo tutaj to też pamiętajcie, że daje pieniądze, jak oni się będą wprowadzali, kolejne osoby. Najwyżej ogólnie podniesiemy podatki dla całego miasta, chociaż dla mnie to jest słaba taka opcja, prawda? Nie tak to sobie wyobrażałem i nie taki miałem plan tego wszystkiego, moi drodzy. I tu gdzieś miał być port towarowy, jak to przypamiętam, to chyba tutaj właśnie. Chyba tutaj właśnie statek port towarowy. Tak, tutaj miał być, bo są przygotowane te bajery, wszystkie dobrze, ale dobrze. No i cóż, no to może wtedy tą drogę już szeroką od razu poprowadźmy przy porcie, bez jakichś, nie wiem, zjazdów. Niech ta droga szeroka już idzie bezpośrednio. Myślę, że będzie lepiej. Zazwyczaj robiłem tutaj, tak jak wam zresztą ostatnio mówiłem, drogi jednokierunkowe, czasami nawet i trzypasmowe przy takich portach, ale teraz chcę zobaczyć, jak to się sprawdzi w przypadku drogi dwukierunkowej, czy to będzie się korkowało. No według mnie tak. Według mnie jak najbardziej tak. Nie wiem w sumie, czym się różnią te drogi ze sobą. No tak to mi się nie podoba, to tu będziemy akurat tą część przebudować. Troszeczkę, moi drodzy. No. Całkiem ładnie. Mamy podłączone, także nie powinno być żadnych ścieków. Ani żadnego braku prądu, bo droga jest podłączona, a droga jest... Droga jest, kochani, podłączona pod rondo. Czyli żeby to miało ręce i nogi, musimy podłączyć też zwykłą drogę stąd. No dobrze, to szybko podłączymy. Tu koło elektrowni niech sobie droga wychodzi. Niech sobie wychodzi. Zbyt stromy spad. Trochę nie rozumiem, jeśli chodzi o te głębokości. Tutaj się to trochę zmieniło. Ale spoko. No dobra, i tu już zrobimy lekko, myślę, zakręconą drogę, bo domyślam się, że oni... Dobra, mamy podłączone. Chodziło głównie o prąd i o ścieki. Żeby te ronda sobie spokojnie zostawić. I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no to wystarczy zrobić rondo ze zwykłej drogi. Ale mi się sprawdza rondo, jeżeli robię je z autostrady. Dobra, tu nie będziemy przerabiać
tej autostrady, w sensie jakoś, żeby ona inaczej biegła, tej części na razie też nie. Myślę, że spoko. Jedyne, co na pewno bym przerobił, no to te ścieki gdzieś bym inaczej umieścił, no i tutaj też na pewno bym jakąś fajną dzielnicę chciał zrobić, jeśli chodzi o, o osiedle, ale zobaczymy, jak nam się to osiedle tutaj, a moi drodzy, rozwinie. No, jakbym kupił kwadracik, to wiadomo, tu jeszcze ten kawałek też zabudujemy. No tu można by jeszcze na upartego, słuchajcie, kawałek. A, bo tam mamy jeszcze wyspę, zobaczcie, ja jestem ciekaw, jakby to było. Jak myślicie, moi drodzy? Nie da rady, bo to by trzeba... pewnie mostem poprowadzić. Zaczekajcie, to zróbmy most stąd. Dotąd. Co tu się stanęło? No co oni kombinują, nie? Jest most, to mi zrobiło podziemie. Jaki. Dobra, robimy kwadraty, moi drodzy, bo... No i zobaczcie, no... że trzeba wyrównać. Nie wiem. Coś im się tu nie podoba, czy co? Bo mi się generalnie wszystko podoba. Fajna wysepka. Myślę, że odrobinkę większa by mogła być, ale tylko odrobinkę. Niech tu sobie ktoś na wysepce, o, pomieszka. Zgładzimy trochę, dlatego robimy kawałek więcej. Żeby zgładzić. I tutaj też możemy ciuteczkę jeszcze. O, robić. Czemu by nie? Czemu by nie, moi drodzy? Wszystko możemy. Piękna wysepka będzie. Aj! Tak mi tutaj ścięło. Nieładnie mi ści. Ale... niech będzie, niech będzie. Dobra, zobaczmy teraz. Oj, drodzy kochani, co my tu jeszcze możemy? No, lepiej z góry może. No to kawałek tutaj nie damy, bo niestety nam... inaczej to robi. Nie chciałbym robić zakrętasów, dlatego że jak robimy zakrętasy, to tracimy miejsce, niesie kratki. Więc może tak. Parę straciliśmy, ale dosłownie parę. No i co? To tu może jak się nie da na wprost, to tak z ukosa też się nie da. A. Lipa totalna, moi drodzy, lipa totalna. Dobrze, no. Już stru z tym. Zobaczymy, co będzie, to będzie, tak? Okej, tu w sumie nie muszę już dalej się tam jakoś rozwodzić z tą częścią, bo... jest osiedle zamknięte. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Już ktoś narzeka na podatki zbyt wysokie. I widzicie, chcesz dobrze dla nich, a i tak im się niestety w tyłkach przewraca i są niezadowoleni. Tutaj jest ta część, której bardzo chciałem... Kurczę, bardzo chciałem tu zrobić ten zjazd, ale coś tu też nie trybi. Szczerze nie wiem co, że im
że mi nie chce budować. Spróbujmy może jeszcze raz. Spróbujmy może od tej strony. Tym razem. O, da się. Nagle się da. Wcześniej się nie dało, teraz się da. Może to dosłownie trochę przerównania nam coś tu pomogło. No dobrze, no moi drodzy. Generalnie tu trochę jeszcze strefy przemysłowej dodamy. Tu myślę, że też przy autostradzie coś dodamy, ale to w tej chwili nie jest takie istotne. Zator sieci energetycznej. No niedobrze, niedobrze, moi drodzy, że się jakiś zator sieci energetycznej zrobił, bo tam też mamy przecież podłączone. Tutaj coś ucieka też. Nie wiem, co to... Aha, bo to jest pod autostradą. Czyli pod autostradą rury nie idą. Dobrze wiedzieć. A, bo to się dwa te nawet łączą. Nie wiem, o co chodzi, nie znam się, nie orientuję, ale skoro nie narzekali tam, to niech nie narzekają. No nic, nie będziemy tu chyba aż tak przemysłu dodawali. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę krótszy. Ja muszę to też przemyśleć, jak to zrobić tutaj z tą strefą, że tak powiem, przyportową. Muszę to dobrze wszystko przemyśleć, bo przez to, że brakuje mi wielu rzeczy, które, z których chciałbym korzystać, ciężko jest tu w tej chwili coś fajnego zrobić. Zobaczmy, no mamy fajne osiedle, które chciałbym jakoś tutaj lepiej też zagospodarować, ale zobaczcie, no wygląda to fatalnie, takie schody wszędzie. Może drzewami to zasadzimy, słuchajcie, im tutaj, skoro to jest strefa luksusowa. Moi drodzy, to niech oni mają dużo drzew posadzonych. Przecież nie będziemy im zieleni, prawda, żałowali. Jest jesień, to tak, co byśmy nie posadzili, to ma taki kolor, jaki ma. Może, słuchajcie, w każdym takim, widzicie, miejscu, gdzie no nie dało się domków wybudować, może po prostu im między tym wszystkim posadzimy drzewka, moi drodzy. Może to jest jakaś opcja. Kurczę. Wydaje, co wy na to? Tu szczególnie na tych takich brzydkich, moi drodzy, o, różne drzewka posadzimy. Na tych brzydkich tutaj, takich terenach, gdzie no, kształtowanie terenu pozostawia wiele. Tylko te drzewka w porównaniu, ja nie wiem, zakładam, moi drodzy, że zakładam, że my sadzimy małe drzewa jakieś, które dopiero będą rosnąć. Nie wiem, czy to tak w grze jest tutaj zrobione, bo przecież te drzewa, które sadzimy w porównaniu z drzewami, które już rosną, są strasznie, strasznie małe. Także nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jeżeli już graliście, ale według mnie te drzewa są... Wiecie, no w jedynce było tak, że się sadziło drzewa. Ja dużo tych drzew nasadziłem w jedynce, bardzo dużo. I właśnie takie metody też często, słuchajcie, stosowałem, że sadziłem właśnie drzewka w jakieś tam miejsca, gdzie nie do końca ten teren dało się ukształtować idealnie, bo też takie oczywiście sytuacje były, ale na pewno dało się więcej drzew nasadzić. Tutaj są jakieś limity, tam wtedy sadziłem dosłownie masę drzew. Szczególnie, że w lesie one i tak gęsto rosną, także nie wiem, czemu tak tutaj to dziwnie działa. Co babka narzeka na zanieczyszczenia? Jakieś zatory się w sieci energetycznej, moi drodzy, porobiły. Nie mam pojęcia dlaczego. Może tyle energii zużywają, może trzeba, nie wiem, tutaj też jakieś połączenie zrobić, może. Moi drodzy, skoro taki się zator robi, może, żeby nie było zatoru, to i połączmy to. I się może odzatoruje. Nie wiem, jak myślicie. No, może to trochę tutaj rozładuje, aczkolwiek i to tak, nie wiem, czy coś zmienia. Tu na pewno jakiś zwykły most też by można zrobić, ale to już później, to już później.
Tu jeszcze był jakiś zator, ale już go nie widzę. Już zniknął. W każdym razie problemów nie mamy. No woda, ścieki, no jak widać, będzie niedługo znowu trzeba ulepszyć budynek czy wybudować. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to tutaj w tym nowym mają. No wiadomo, recyklingu tu nie budowaliśmy, bo żeby im nie śmierdziało, ale budowaliśmy m.in. straż pożarną. Mają też i policję, także powinni być zadowoleni. Administracji no w ogóle jeszcze nie wybudowałem. Może to jest czas, żeby jakiś ratusz... O, znowu szkoła podstawowa, tak. Tu obawiam się, że jeszcze chyba jedna szkoła podstawowa będzie konieczna do budowy. Tak mi się wydaje, moi drodzy, że to jest chyba szkoła podstawowa. Pracownicy, ale nie, uczniów tylko 26, to nie. Ci co tutaj narzekają? Na co? A, na prąd narzekają, czyli ta wyspa nie wypali, moi drodzy. Ta wyspa, słuchajcie, nie wypali w ten sposób. Wiecie co, zrobimy po prostu półwysep. Już ten kawałek po prostu myślę, że sami rozumiecie, nie? Zrobimy po prostu półwysep, o. Taki będzie mały przesmyk. Bo może jakiś jeszcze, słuchajcie, pomysł na to mógłby być. Ja nie mówię, no bo możliwe, że... Możliwe, że mogłem coś tu inaczej zrobić. W sensie, wiadomo, drutami mogłem... Słuchajcie, no mogłem oczywiście, że drutami... przenieść ten prąd, no bo mogłem. Tak samo rurami. Wodę i kanalizację mogłem, ale ja myślę, że półwysep będzie lepiej wyglądał i cały zabudowany. Niech mają, niech mieszkają, na zdrowie, niech im wychodzi. Tu może jeszcze też dobudujemy w zasadzie, bo to wszystko jest w ramach tego osiedla zamkniętego, tylko tam przy głównej już nie będziemy budowali, bo to będzie handel i może od razu... Bo oni nie mają, słuchajcie, jakoś dostępu do handlu, ci ludzie, więc może na razie z tej strony zrobimy, żeby sobie wyznaczyć tą główną drogę. Im tutaj handlu trochę musimy nabudować, żeby mieli jak, wiecie, biznesy robić. Kurczę, same gadające radia jakieś. Centrum motoryzacji, coś nam się tu... Moi drodzy, jakieś kolejne obiekty poodblokowywały i zaraz się dowiemy też jakie. Charakterystyczne budynki. Rezydencja geniusza rzeźbiarstwa. O, moi drodzy, no to dobrze, to skoro tak... Tutaj tego geniusza rzeźbiarstwa szybko gdzieś budujemy. Albo dobra, niech już sobie mieszka tutaj. Nie wiem, do którego momentu było to osiedle zamknięte, nie pamiętam. Już miejsca nie ma, chyba że go tutaj gdzieś umieścimy. Ale przecież nie wiem, czy to ma coś znaczenia. Elegancki, nowoczesny budynek motoryzacji. No to moi drodzy, no to gdzieś, jeżeli to chodzi o handel, może tutaj. Bo chciałbym, żeby wiadomo... trochę wartości gruntu im podnieść, bo to jest dosyć istotne. Nic więcej nie mamy. No także brakuje mi na pewno jakichś tam budynków charakterystycznych. Tutaj te są strasznie drogie, więc nie wiem, 3 miliony za jeden budynek to w ogóle jest jakiś kosmos. Tutaj są jakieś... A, kawałek za blisko. Dobrze, 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 już wam... mi tu nie prójcie, o taki kawałek problem robić. Byście prawie wyjechali. Oczywiście ta szkoła, to wszystko tu w tej chwili jeszcze też tak nie wygląda. Będę musiał to pewnie jakoś dopieścić. No, tu znowu mówię, mówita mi brakuje, bo bym to ładnie sobie jakoś, wiecie, zrobił. Nie byłoby takich tych. Tutaj te domki się budują i znowu nam się takie schody zaczynają robić. No, wniosek taki, moi, no i właśnie, to, bo wiecie, jakby, okej, okay, no usypali tą ziemię, spoko. Wiadomo, że nie będą z ukosa mieszkali. I w momencie, gdybym ja miał do dyspozycji, tak jak było to w jedynce, te
nabrzeża, tak? To ładnie bym pociągnął nabrzeże i ładnie by to było wszystko, wiecie, dopasowane i nie byłoby problemu. No ale oczywiście wujce, twórcy musieli tego nabrzeża nie dać. No i kurczę, no cały czas mi tu czegoś brakuje. Jeszcze nie wchodziłem w zasadzie tutaj w te wykresy. Przegląd transportu. A, to tu mamy skrót do transportu. Okej, okay, no mogę puścić tu jeszcze autobus. Oczywiście, że tak. Miałem puścić zresztą, więc może na koniec puszczę. Te wykresy mi tu jakby w tej chwili nic nie dają. Zamiast wykresów wolałbym jakieś konkrety. Tutaj uruchomiłem coś. Aha, to jest tryb podziemny, dobra. Obserwowani obywatele, dobrze. Także moi drodzy, to puśćmy sobie ten autobus. Zobaczmy jeszcze, czy na pewno tu gdzieś jakieś przystanki trzeba dorobić, no bo jak już robimy, no to... Czyli tutaj z założenia ten autobus ma jechać do portu. No i z powrotem. No to jeżeli ma jechać z powrotem, załóżmy, no to wtedy wiadomo, że przy głównej trasie muszą być przystanki. No to tu już nie będziemy robili. I teraz tak, jeśli on by miał jechać, no tu nie ma za bardzo się przy czym zatrzymywać. Jeśli miałby jechać w tą stronę, no to ewentualnie może się tu zatrzymać przy, nie wiem, przy czym. Tutaj tak nie za bardzo, ale może zrobimy jedno zatrzymanie też. Czy tutaj go puścimy? Nie, to tak nie ma sensu, to się nie ma przy czym zatrzymywać, ale może tutaj zrobimy przy elektrowni. Zobaczymy, jak tą linię puścimy, moi drodzy. To będzie linia numer 4. Na przykład stąd wyznacz nową linię. Dobrze, no i co? Którędy on by miał jechać? Tu by się miał nie zatrzymywać, bo to jest nowa linia. Więc po co miałby się zatrzymywać? Czy następny przystanek byłby tutaj? Tak trochę bez sensu, chyba że w drugą stronę mi się uda. Chyba że, moi drodzy, mi się uda. Żeby zawrócił i z drugiej strony, ale to tak bez sensu w zasadzie. Tak w zasadzie bez sensu trochę zrobione. To w sumie będę musiał dwie linie zrobić. Po prawdzie, moi drodzy, powiem wam szczerze. Musiał zrobić dwie linie. Zakończ. Nie pomyślałem, trochę się przyznaję. Ukończ trasę. Od razu kolor powinienem tej linii może ustawić. Z niebieskiej na... I będzie bardzo ciemno niebieska. No i co? Jeszcze z jedną linię bym chciał utworzyć. Bo trochę jednej rzeczy nie przemyślałem. Tu są jakieś sloty wolne. Co to tutaj jest za ulepszenie? O! O! Coś tu pododawałem, słuchajcie, na dworcu. Do końca nie wiem co, ale... Jakieś nowe tutaj bajery, później się temu przyjrzymy. I dobrze, i ten autobus generalnie... Teraz miałby jechać tu. I czemu, którędy on jedzie? No dobra, no to jeżeli jedzie tak, to niech się zatrzyma tu, następnie tu. Potem był przystanek
tutaj, on miał zawracać, czyli miał później tutaj się zatrzymać. Dobrze. No to potem niech się zatrzyma tu. W sumie wracając, może też tu zahaczyć. On szybciej woli. No dobra, jak woli szybciej, to niech jedzie sobie szybciej. Jedzie tu. Potem tu. No to tu niech jedzie. Tam. I zakończ trasę. Nie wiem, jakoś tak bez sensu zrobiłem. Ukończ trasę. Dobra. Coś tam porobiliśmy. Dwa. Zobaczymy, czy będzie to też nam, moi drodzy, w jakiś sposób korkowało, czy nie. To niech będzie na przykład fioletowy, czy tam taki różowy, jak zwał. Tak. Zwał. No dobra, i co? Prąd? O, co to się stanęło? Moi drodzy, to jakiś komunikat w ogóle wyskoczył. Co to się z prądem stało? Co jest? W elektrowni brak prądu? Magazynowanie, węgiel mają. Produkcja, zużycie 100%. No. Ale my na szczęście mamy, słuchajcie, taki tutaj ciekawostkę taką. Tutaj znowu jakiś zator się zrobił. Bo tu mamy, zobaczcie, stacja zasilania awaryjnego. Wiecie co, więc może... I tu się robią zatory. Kurczę, to by może trzeba faktycznie to jakoś... że tak powiem, rozładować. To jedyne wyjście, jakie mi teraz do głowy przychodzi, jeśli tu jest zator, to na szybko zrobić byle jaką drogę. Tutaj. O! Trochę zatoru rozładowaliśmy, a reszty to już nie rozładujemy, no bo nie ma jak. Dobra, niech sobie będzie zator. Będziemy się zatorem w prądzie przejmować. No. Zima, śnieg spadł. W ogóle, słuchajcie, chyba jeszcze nie wybudowaliśmy... To mamy, ale... To chyba nie tu w ogóle. My chyba służb nie wybudowaliśmy. Jest takie coś, czy nie? I tutaj, jak widzicie, są takie znaki, czyli te znaki nam dają jakiś tam komfort, że my możemy... Nie wiem, czy wybudowaliśmy, ale nie wiem, czy jest sens. Widzicie? Zobaczcie. Zakaz skrętu na przykład w lewo, czyli... przykładowo... Jak mamy jakąś drogę taką, bym powiedział, bardziej główną, na przykład tutaj, o, zobaczcie, na przykład tutaj, żeby się nie korkowało, my możemy ustawić zakaz skrętu w lewo. Tutaj jest rondo, więc nie. Tak samo na przykład, zobaczcie, możemy tutaj poustawiać na tych drobnych uliczkach i to nam wiele pomoże. Tutaj na przykład, zobaczcie, się korkuje zakaz skrętu w lewo.
zakaz skrętu w lewo. Tutaj tak samo zakaz skrętu w lewo. I zobaczcie, ile nam to... Tutaj też jest zakaz skrętu w lewo, no bo z jakiej racji? Ile nam to odkorkuje drogi? Widzicie, oni muszą w tym momencie jechać tylko i wyłącznie w prawo. Ale ustawiłem zakaz, a jadą. Tu. Widzicie? Zmieniamy pasy i jakby miejsca, w których nam się droga korkuje, mamy rozwinięte, czyli da się w jakiś tam sposób, moim zdaniem, rozwiązać sprawę tych korków, jeżeli takie się pojawiają. Zobaczcie. Wydaje mi się, że to jest opcja, która pomaga. No tutaj oczywiście jakiś korek się zrobił. Nie wiem, żeby oni mi tutaj w lewo czasem nie jechali. Tutaj jest zakaz skrętu w lewo już. Powinno to działać w tym momencie jak należy. Znowu prądu nie ma. No co tu się kurde dzieje z tym prądem? No tu akurat nie będziemy kombinacji żadnych robić. Ale jeśli tu na przykład jest korek, zakaz skrętu w lewo. Bo tu się korkuje, także... Zobaczmy. Tu oczywiście też zakaz skrętu w lewo. Myślę, że to troszeczkę powinno pomóc, jeśli chodzi o organizację. Bo te drogi nie będą nam się, słuchajcie, korkowały, nie? Nie wiem, czy można dwa jednocześnie, bo tu na przykład jakbym chciał zakaz... Nie, nie można. Więc nie wiem, czy się jedno z drugim nie skasuje. Tu mamy też jeszcze jakieś zapory, ale to zobaczymy później, co to jest. Dobra, jesteśmy na plusie. Ojaj, co tu się dzieje? Wszędzie za karawanem czekają. Co tu się dzieje, moi drodzy? A to co to jest? Brak pojazdów? To co, na autobusy muszę chyba... Teraz zgłupiałem, to tak jakby w budżecie chyba muszę ustawić. Transport. Nie wiem, widzowie, tak mi się wydaje, nie? Że skoro brak pojazdów, to chyba budżet trzeba zwiększyć. Dworzec autobusowy, opłata parkingowa. Niech będzie. Pasażerowie 34, 27, 32. No trochę jeżdżą ludzie, trzeba przyznać, że jeżdżą. Nie wiem, czemu pokazuje brak pojazdów, to znaczy, że co, ja mam ten dworzec jeszcze bardziej, nie wiem, rozbudować, czy co? A tu jest chyba budynek służb drogowych, ale tu nie ma żadnego już ulepszenia. Wszystkie ulepszenia kupiliśmy. Tu jest to jest zarząd parku, dobra. Baza helikopterów strażackich. Tutaj jest zajezdnia autobusowa. A, czyli trzeba rozbudować zajezdnię, widzowie, kochani moi drodzy. A tu? Nie mogę, dobra, czy mogę albo z boku? A tu już jedna jest. Rozbudowałem zajezdnię, no.
moi drodzy. Słuchajcie, rozbudowałem zajezdnię i zobaczcie, co się zadziało. Czyli tutaj jeszcze myślę, że trzeba by chyba faktycznie ten budynek... Nie wiem, wydaje mi się, że go nie mam. Wydaje mi się, że go nie mam, no bo go nie widzę. Bo go nie widzę. Nie wiem, gdzie by on mógł się znajdować, ale... No i co? Znikają te... Brak autobusów, tak? A to co to jest? Zarząd parku, dobra. Powinny znikać, bo rozbudowałem przecież na więcej autobusów. Pracownicy, 52 na 52. W sumie nie jest... A, jest. Autobusy, 46 na 55. W większości raczej elektryczne. A, to może dlatego nam prądu brakuje, widzowie? Nie, no prądu nie brakuje, bo przecież produkujemy go sporo. Także chyba, że jeszcze jeden, chyba, że trzeba jeszcze jeden taki budynek, jak zajezdnia autobusowa wybudować. Dobra, moi drodzy, no tak akurat tutaj zwróciłem na to uwagę, ale generalnie, no to jak widać, jeśli chodzi o zdrowie, no to ewidentnie nam chyba krematorium jeszcze gdzieś brakuje, bo coś tutaj jakby widzę nie domaga. Są kliniki, krematorium tu nigdzie nie ma, więc myślę, że tu możemy sobie jedno na dole cyknąć, żeby też... O! Bo tutaj w tym obszarze dosyć ludzie narzekają, nie? Jak sami widzicie, troszkę narzekają. Tutaj jest wszystko w miarę spoko, a tutaj w większości mamy kliniki, krematorium nie ma, no bo jest tylko ten cmentarz. Tam jest jedno krematorium, no i teraz tu jest drugie, no to jeszcze nawet gdzieś tu ewentualnie byśmy też jakieś wybudowali. Zobaczymy, co się będzie działo, też nie chcemy, wiecie, szaleć z tą kasą, bo wiecie jak to jest, nie? Wiecie jak to jest. Także na koniec przejrzenie, na pewno wodę będziemy musieli już powoli myśleć. Może zrobimy z wód gruntowych, ale raczej z tej rzeki najlepiej mi się bierze. Tylko po prostu przesunę tą wodę tutaj bardziej na górę. Może po obu stronach damy. Zobaczymy. To by była też jakaś opcja. Co tu się coś pali, czy co? Nie wiem, tak się odbłyskiwało. Jeśli chodzi o śmieci, no to raczej przetwarzanie jest na niskim poziomie. Bo 56 ton na miesiąc jest przetwarzanie. Bardziej wysypisko. Ale strasznie drogie jest. Recykling jest strasznie drogi, chociaż mając tyle kasy, moglibyśmy gdzieś postawić. Mamy jeden recykling tu. Tu jest chyba spalarnia, jak dobrze pamiętam. Wiecie, recykling nie jest jakiś super tutaj dający brud. Może gdzieś tu nawet postawić jeden recykling. Gdzieś tak przy autostradzie. I by też, wiecie, więcej jakby chwytało. To jest tylko recykling, to nie jest tutaj, wiecie, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Nie wiem, z której strony musi być wjazd. Ja bym tu postawił, by troszeczkę może, wiecie, chociaż niby jeżdżą po całym mieście, nie ma tu problemu. Tu jest nawet rozbudowany jeden recykling, zwróćcie uwagę. Że tu już jest chyba totalnie rozbudowany, bo przechowywane odpady 107 na 200 ton, szybkość przetwarzania 11 na 11, czyli szybkość przetwarzania, samo przechowywanie jest ok, czyli raczej jakbyśmy chcieli zwiększyć szybkość przetwarzania, to jeszcze jeden budynek by trzeba wybudować, ale w zasadzie może tu koło, tu chyba nie wejdzie. Dobra, to już może takie drobiazgi na następny odcinek sobie zostawimy. Nie wiem, czy nam tu działa ten port, czy nie. No wygląda, że chyba działa. Koszt utrzymania, skuteczność 122%. No tak, no bo podnieśliśmy procenty. Są magazyny, na razie nic nie musimy, myślę, że... Nic nie musimy, kochani, na razie myślę, że rozbudowywać tutaj.
No i tak, oczywiście celowałem troszeczkę w... przyznaję się, że celowałem troszeczkę w... A tu co mi się wybudowało? A, zbyt duży czynsz. No, no a co z wysoki czynsz? No co marudzisz? Co marudzisz na czynsz? Nie wiem, czemu tutaj mi się mieszkańcy zrobili, bo nie miałem takich planów. Trochę za daleko widocznie poleciałem z tym. Może trochę handlu jeszcze im tu dodać. Tak. Kawałek. Wiem, że miałem też w planach robić lotnisko i o tym mówiłem, ale jakoś się na razie... Dobra, tutaj sobie się wstrzymamy, bo tu jeszcze... A dobra, jest rondo, to też będziemy się bawić. Coś tutaj bym jeszcze też porobił. Natomiast wstrzymałem się, kochani, troszeczkę na razie z lotniskiem, bo to myślę, że jeszcze nas na to aż tak nie stać. Jeszcze myślę, że nas na lotnisko nie stać, bo to, wiecie, będzie duży koszt utrzymania, a nie wiem nawet na razie, jak ta infrastruktura nasza tutaj działa. Chciałbym zrobić tak możliwie te połączenia, żeby nie było korków, czyli jeszcze tutaj bym chciał jakiś może zjazd zrobić bezpośrednio do strefy przemysłowej. Ja wiem, że jest taki drobny zjazd, ale chciałbym to jakoś fajniej zrobić. I to będę robił w kolejnym odcinku. No i zastanowimy się, czy to rondo ma sens. No na razie się tu nie korkuje, więc po prostu ja bym je zostawił. No po co tutaj jakby to psuć? Tutaj mamy też zjazd i na razie chyba wystarczy tych zjazdów, więc nie powinno się korkować. Natomiast jakbym już miał większą dostępność, słuchajcie, do kratek, to na pewno chciałbym tu gdzieś właśnie zrobić już takie coś, że poprowadzić drugą autostradę, tak samo oczywiście łącząc tutaj z tymi punktami, ale żeby druga autostrada gdzieś tak, wiecie, żeby ona się łączyła, żeby obiegała miasto z drugiej strony, czyli gdzieś już tutaj, powiedzmy, chciałbym, żeby gdzieś może tak tutaj już biegła i gdzieś tam się potem może z tym wlotem łączyła. To już zobaczymy, bo... No zobaczymy. Zobaczymy. No na pewno mapa jest duża. Widać, że tych kwadracików jest bardzo dużo do kupowania. Nie wiem, jakie mamy jeszcze kamienie milowe. Tak naprawdę mamy wielkie miasto. Czyli mamy to. Potem jest co? Potem jest ogromne miasto. To już się zbliżamy dużymi krokami. Nie wiem, co się później odblokowuje, bo później, zobaczcie, jest jeszcze olbrzymie miasto, metropolia, sytnąca metropolia i nie wiem, czy to jeszcze coś nam, słuchajcie, z tymi kamieniami milowymi prosperująca. Jestem ciekaw, czy nam się tu coś jeszcze odblokowuje, nie? Megapolis. Bo jakby o to chodzi, że też nie widzę, wiecie... Nie widzę tutaj jakby, patrząc na te na przykład osiągnięcia, tak, są kamienie milowe, to jest ten rozwój, no to zobaczcie, tutaj już jest farma serwerów, pasmo satelitarne, tu już w parkach mamy wszystko, jakby nie widzę, wiecie, no, no tu mogę lotnisko międzynarodowe jedynie odblokować, tak, czy tam centrum kosmiczne, ale ja nie widzę, no, bank centralny, tak, czy tam, ale nie ma jakiś tam... Nie ma tutaj nie wiadomo czego jeszcze. Wielki zderzacz hadronów, radioteleskop. No spoko, spoko. No na pewno bym tutaj pomyślał o jakiejś politechnice może, żeby też ludzi kształcić. Oczywiście, że tak, ale jakby zobaczcie, no nie mamy już tutaj nie wiadomo czego, nie? W drogach mamy tylko wielki most, czy tam jakiś budynek z automatyczną strefą parkingową. Także nie wiem. Jestem bardzo ciekaw, co nam może jeszcze tutaj być odblokowane. Także w następnym odcinku jeszcze będę chciał troszeczkę tutaj zapełnić tą strefę, ten cypelek, że tak powiem, żeby też tutaj mieszkańcy się nam powprowadzali. I co? Myślę, że tutaj będę się z wami żegnał, bo i tak już powyżej godziny się tutaj bawimy, a następny odcinek na pewno będzie równie ciekawy i ekscytujący. I tak swoją drogą mam taki pomysł, że jak może tutaj właśnie odblokowałbym te kwadraciki, ponieważ i tak tutaj mamy przemysł, to może gdzieś tak tutaj, może z tej strony,
wybudowałbym chyba lotnisko. To by było tak troszkę na obrzeżach. Nie wiem, ile to jeszcze mamy kawał do odblokowania, ale zerknijmy. To jest miejsce na rolnictwo. No dobra, rolnictwo, wiecie, a lotnisko się nie gryzą. Tutaj mamy jeszcze do wydobycia kamień i myślę, że też jak idealnie pasuje, to też ten przemysł tutaj uruchomimy. Zastanowię się. O, tam jeszcze jakaś ropa jest na cypelku. Także zastanowię się. To już wszystko, kochani, z czasem się... A tam jeszcze mamy jakieś rolnictwo. Tutaj. Przy tej drodze akurat. Oj, to źle tą drogę wybudowałem. Troszkę będzie trzeba ją przebudować. Czyli tak mnie dobrze tknęło, żeby z tą dużą drogą iść do góry, to tu będzie idealnie na rolnictwo miejsce. Dobrze. Także troszeczkę tutaj tą drogę trzeba opuścić niżej. Ale dobra, to już w takim razie w następnym odcinku będziemy się z tym bawili. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i oczywiście napiszesz swoje propozycje, co jeszcze tutaj można zmienić, zrobić. Postaram się dostosować. Trzymaj się, cześć!